Młody czarny Horse Business Magazine, trzeba jak najmocniej zacieśnić zakręt do niebieskiego szeregu z logo miasta Kraków. Potem mamy jazdę na lewo, lewym łukiem na 6 kroków do przeszkody PZHK. I tu uwaga, można skrócić przed siódemką na dwunastkę. Dwunastka to jeszcze raz skakana przeszkoda numer 2. I ostatnia zagadka tego konkursu, ostatni klucz do zwycięstwa, to jest rozjechanie linii między 12, między Kwiaty Polskie, a 13 przeszkody sponsora tego konkursu firmy Nuba. Tam jest dystans 24,5 metra. Można to rozjechać na krótkie 6 kroków galopu konia, tak jak przed chwileczką pojechał Litwin, ale można odważnie, mocniej pojechać to na 5. I wtedy, urywając taki krok galopu konia w tym dystansie, można zyskać około 0,8 sekundy. W drugiej fazie jedzie już Natalia Stefańska z Polski. Amazonka dosiada konia Ekstremo. Wynik Amazonki.